Dzień dobry. Witam ponownie w Bioequestrian. Dzisiaj zatrzymamy się na chwilę na dziwnych zachowaniach koni. Przedstawię kilka takich, które wpadły mi do głowy. Tym razem cała ta prezentacja będzie bardzo nietypowa, gdyż ulubiony model jest konikiem grzecznym i zachowuje się typowo. Będę więc posiłkować się takimi własnymi nieudolnymi rysunkami, które musicie mi wybaczyć. Chciałabym w tej prostej formie po prostu zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Nic bowiem nie dzieje się przypadkiem. Zanim przejdziemy dalej, od razu podkreślę, że rzeczy, na które zwracam uwagę, nie są jedyną przyczyną tych zachowań, a powody mogą być zwyczajnie inne. Bardzo proszę, żebyście je odbierali w kategorii sugestii. Zwyczajnie warto pewne rzeczy sprawdzić, zanim zaczniemy złościć się na konia i wymuszać jego zmianę zachowania. Specjalnie mówię o dziwnym, a nie o złym zachowaniu konia, bo w mojej ocenie to drugie nie istnieje. Konie komunikują swój komfort i jego brak bardzo wyraźnie, a mnie z mniejszą lub większą ekspresją, ale bardzo jasno. Rude klacze zdecydowanie bardziej ekspresyjnie. Zacznijmy od ustawienia ogona na bok. Jeśli koń stale i przez dłuższy czas trzyma ogon na bok, to znaczy nie odgania się od uporczywej muchy akurat w danej chwili, a niesie go tak całą jazdę lub na przykład we wszystkich zakrętach w którąś stronę, to musi coś znaczyć. Zdecydowanie jest to sygnał dyskomfortu z jednej strony. No chyba, że wada jest dziedziczna. Przyczyn może być bardzo wiele i warto wykluczyć prawie wszystkie. Warto też się zastanowić, w jakich sytuacjach problem nie występuje. I dlaczego? Jeśli dotyczy to tylko jazdy, sprawdzamy siodło. Jeśli występuje cały czas, sprawdzamy stan pleców. Najbardziej kręgosłup, stan mięśni, ścięgna. Warto się zastanowić, czy problem nie leży głębiej i czy przypadkiem nie łączy się z posiłkami lub bólem brzucha. Oglądanie własnych boków przez konia. No niby nic. Większość doświadczonych jeźdźców pomyśli od razu kolka, czyli taki duży, mocny ból brzucha, na który nie sposób nie zwrócić uwagi. Ale nie zawsze musi tak być. Zazwyczaj koń bardzo dokładnie wskazuje nosem miejsce, które go niepokoi. Takie zachowanie nie musi zawsze oznaczać wielkiego bólu. Czasem to bolesne ugryzienie lub chęć podrapania się, a czasami faktycznie niepokojący objaw. Zwracam jedynie uwagę, żeby go nie ignorować. Z ciekawostek powiem, że nasz ulubieniec na samym początku swojej edukacji potrafił w trakcie jazdy się zatrzymać i oglądać strzemiona jeźdźca z szalonym zainteresowaniem. Nas też to trochę zaciekawiło, na tyle, że postanowiłyśmy zakończyć jazdę i wrócić do boksu. Tam okazało się, jaki był prawdziwy powód. Otóż Tysiowi chciało się siusiu zwyczajnie. Tym samym nasza jazda na początku często kończyła się w ten sposób, potem już umiał sobie z tym poradzić lepiej i nasze jazdy trwały dłużej. Warto swoje konie szanować i zwracać uwagę nawet na takie drobiazgi. Ziewanie. Śmieszne i generalnie urocze zachowanie. Chyba, że występuje zawsze, na przykład zawsze przy zakładaniu ogłowia. Warto się zastanowić, czy koń się wysypia i czy ma warunki do odpoczynku. Czasem proponowany przez nas czas aktywności, na przykład bardzo późno wieczorem, nakłada się na czas odpoczynku dla konia i się z nim kłóci. Jednak w takim przypadku warto również sprawdzić zęby, często jest to po prostu dyskomfort związany ściśle z ogłowiem, oraz czy koń nie ma wrzodów. Nie wiem czemu, ale te z bólem żołądka ziewają przy zakładaniu ogłowia częściej. Warto też zwrócić uwagę, czy nie ma to związku z pogodą i zmianami ciśnienia. Gryzienie i złuszczenie się przy zakładaniu siodła. To nie jest standardowe zachowanie. Konie pracujące w szkółkach i przejawiające w ten sposób niechęć do pracy lub też te bardziej inteligentne, liczące na zastraszenie przeciwnika, mogą się tak zachowywać czasami. Jednak zanim to w ten sposób zakwalifikujemy, jest kilka rzeczy do sprawdzenia. Po pierwsze siodło. Skoro ono jest przyczyną takiego zachowania, może jest niedopasowane i zwyczajnie niewygodne. Jako kolejne sprawdzamy plecy, zarówno stan kręgosłupa, jak i mięśni grzbietu. Warto przy okazji sprawdzić ustawienie tylnych kończyn i miednicy. Tutaj dobry podkuwacz wbrew pozorom może pomóc. Jeśli takie zachowanie dotyczy jedynie podciągania popręgu, czyli nie samego zakładania siodła, dodatkowo sprawdzamy, czy koń nie ma wrzodów. Kręcenie się przy wsiadaniu przez jeźdźca. Zakładając, że jeździec wsiada w miarę poprawnie, nie kopiąc konia żadną z nóg i robi to delikatnie, sprawdzamy dopasowanie siodła. Jeśli siodło pasuje i jest komfortowe,
to wiadomości są złe. Trzeba wziąć pod uwagę, że koń nie lubi jazdy i nie odpowiada mu ona jako współpraca. Trzeba się zastanowić nad zmianą stylu jazdy lub kolejności stawianych wymagań. Jeśli sprzęt jest komfortowy i nie ma widocznych innych objawów, to jest to jasny sygnał o przeciążeniu fizycznym lub psychicznym w trakcie treningów. Wspinanie się. To w sumie dość fajne, dziwne zachowanie, bo w moim odbiorze świadczy o dobrym zdrowiu, silnych plecach i mocnym charakterze. Zazwyczaj oznacza zwykły bunt wobec stawianych wymagań. Koń w takich przypadkach uważa, że polecenie jest niezgodne z jego priorytetami. Cóż. Warto rozważyć przyczyny tego uważania, czyli co działo się wcześniej w związku z danym ćwiczeniem, ale to już zupełnie inny temat. Niemniej warto sprawdzić zęby i dopasowanie siodła. Brykanie. Temat bardzo szeroki. Generalnie konie brykają głównie z jakiegoś powodu. Z wyjątkiem tego jednego przypadku, gdy brykają z radości i nadmiaru energii, co generalnie jest super. Jednak ja w pracy nie akceptuję osobiście takich radości, bo na to jest czas i miejsce na padoku. Oczywiście nie mówię tu również o zwykłym szkółkowym cwaniactwie w celu rzucenia jeźdźcem w lokalny krzak. Mówię o sytuacji faktycznego brykania bez wyrachowania, bez takiego zamiaru. Większość koni w czasie brykania stara się uwolnić od obciążeń tą część pleców, która jest bolesna. Jasno zatem widać, w której części leży problem. W zależności od tego, co pokazują, podejrzewamy w pierwszej kolejności siodło. Jeśli brykanie przybiera postać bardzo gwałtowną, pojawiającą się na kilkunastu następujących po sobie jazdach, a w kolejnych okresach wcale. Jeśli koń bryka bardzo mocno, zwłaszcza jeśli następuje to po mocniejszej półparadzie lub na zakręcie, sprawdzamy nie tylko siodło, ale przede wszystkim zamawiamy rentgen kręgosłupa. Chcemy tym samym wykluczyć wszelkie zwyrodnienia. Dobrze jest również sprawdzić, jak koń stawia nogi, zwłaszcza tylne. I tutaj znowu dobry podkuwacz też może pomóc. Ponoszenie. Również jest objawem ucieczki od obciążeń. I naprawdę nie myślę tutaj o truchciku w kierunku stajni z początkującym jeźdźcem, a o ucieczce z takimi odgiętymi w kierunku ziemi plecami konia i uniesioną głową. Przy takim zachowaniu sprawdzamy m.in. zęby, dopasowanie siodła i stan pleców konia. Tak jak wcześniej, zarówno stan kręgosłupa, jak i napięcia mięśni. U tak zachowujących się koni często widzimy złą pracę kręgosłupa w celu uniknięcia napięć, a o tym jeszcze parę słów będzie. Z dodatkowych ciekawostek kilka takich doświadczeń z zakresu skoków. Po pierwsze wyłamania. Tak jak ucieczkę konia ze światła przeszkody, czyli takie wyłamanie z zachowaniem ruchu naprzód, traktuję jako po prostu ucieczkę i nie jest to dla mnie objaw straszny. No chyba, że łączę się z tymi wymienionymi wcześniej, na wszelki wypadek sprawdziłabym zęby i zadbała o prawidłową postawę tylnych nóg. Tak, zatrzymanie przed przeszkodą już traktuję jako objaw. Jeśli nie ma to związku z naprawdę fatalną jazdą, sprawdziłabym oprócz zębów oczywiście i pleców dla spokoju stan przednich nóg, ze szczególnym uwzględnieniem zwyrodnień w obrębie kopyta, trzeszczek i pełnym USG ścięgiem. Koń może bać się nie tyle samego skoku, ile lądowania. Dodatkowo bardzo ważne jest wykluczenie problemów oddechowych. Trzeba pamiętać, że przy odbiciu popręg dodatkowo się dociska, co koniom z kłopotami oddechowymi bardzo przeszkadza. Mogą one to też sygnalizować przy podciąganiu popręgu. Pozostając w temacie, dodałam ten jakże gustowny obrazek, w którym chciałam jako ciekawostkę pokazać takie wiszące nad przeszkodą nogi konia. Mam nadzieję, że trochę to widać. Na pewno takie wiszące nogi są wynikiem złej techniki skoku, ale czy ta zła technika skoku nie może być również wynikiem czegoś? Sprawdziłabym siodło. Koń, który nie może cofnąć łopatki z powodu zbyt wąskiego siodła, nie ma jak podciągnąć nadgarstków w kierunku nosa. To po pierwsze. Trzeba koniecznie wykluczyć ból pleców z innych powodów, to jako kolejne. Czasem przyczyna jest bardziej prozaiczna i dziwna. Koń może się uderzać przednimi nogami w brzuch w okolicy popręgu i zwyczajnie nauczyć się, że to boli. Do ochrony przed takim zachowaniem przyda się popręg z fartuchem. Trochę na zakończenie i tym razem jako nie protip pozwoliłam sobie na kolejny wspaniały rysunek. Taki wydawałoby się typowy konik,
czerwone strzałki to takie miejsca, które mówią mi, że rozwój konia nie idzie w dobrą stronę, niezależnie od wieku. Wgłębienie przed samym kłębem informuje, że koń nie używa właściwie mięśni szyi, nie używa ich do wzmocnienia dźwigni dla ruchu i dla mięśni grzbietu. Może mieć za małe siodło lub jego praca nie idzie w dobrą stronę z innych powodów. Kolejna strzałka za siodło, pod siodłem, zaraz za kłębem, łączy się z tą poprzednią. Te mięśnie są zależne od siebie. Jeżeli jeden z nich się zmniejsza, to drugi również. Koń ma coraz mniej zasobów, żeby prawidłowo się poruszać. Pomaga sobie wtedy zazwyczaj szyją, co powoduje rozwój tego mięśnia od spodu szyi, zaznaczonego również strzałką. Przy prawidłowej pracy on powinien robić się coraz słabszy. Z czasem, z powodu konieczności oszczędzania mięśni grzbietu, powstaje taka górka na środku zadu, taki mięsień kompensacyjny, a to już bardzo niedobrze. Uważam, że naszą rolą jako jeźdźców i właścicieli jest doprowadzenie naszych podopiecznych do jak najlepszego stanu zdrowia ogólnego i tym samym przedłużenie im szczęśliwego życia w sprawności i bez bólu. Zaniechanie pracy i puszczenie konia na łąkę powinno w mojej ocenie być ostatecznością taką jak położenie pacjenta do szpitala, żeby tam skończył życie. Odpowiedzialna praca i zwiększenie możliwości ruchowych i elastyczności mięśni koni leży jak najbardziej w naszym zakresie. Czasem nawet w zaawansowanym wieku i mimo pewnych ograniczeń lepiej dla tych zwierząt, żeby choć trochę się w odpowiedzialny sposób poruszały. Wyobraźmy sobie w tej chwili, że nasz obrazkowy, ewidentnie chory koń zaczyna spokojną rehabilitację i wraca do pracy. Dla uzyskania efektu nieco to przerysuję i to dość dosłownie. Najpierw pojawi się umięśnienie szyi. Pozwoli na to dobra praca w tym kierunku. Narysujmy to taką czerwoną linią. Następnie, albo prawie równocześnie, zacznie się pojawiać lepsze umięśnienie grzbietu i zadu. Dodamy również taką kreskę. Koń będzie, nie będzie już musiał pracować całą szyją, żeby poruszyć zadnie kończyny, więc zniknie ten dziwny mięsień od jej spodu. Zanikną stare przyzwyczajenia do dziwnych zachowań i możemy wykasować te stare kreski. Tym samym otrzymamy obrazek, który do mnie dużo lepiej trafia. Moim zdaniem na tym polega odpowiedzialność jeźdźców i właścicieli koni. Wybaczcie, że w tym odcinku nie było specjalnie filmików ani zdjęć. Nie mamy własnych, żeby to wszystko pokazać. Nie wyobrażam sobie użytkowania cudzych treści z internetu, więc pozostała mi kulawa technika obrazkowa. Obiecuję, że następnym razem już będzie z filmikami. Przypominam, że wszystko może mieć zupełnie inne przyczyny niż wymieniłam. Chciałam jedynie zwrócić uwagę, że konie mówią jasnym i pełnym głosem, a naszą rolą jest ten głos usłyszeć i wziąć pod uwagę, a niewiedza nie zwalnia nas z tego obowiązku. Jeśli Wam choć trochę to tłumaczenie się przydało lub się podoba, dajcie proszę lajka. Jeśli widzicie więcej zachowań dziwnych, to chętnie zrobię więcej rysunków. Może nie najlepszych, dajcie komentarz lub napiszcie maila na adres z opisu. Zrobimy drugą część w razie potrzeby. Tu zaprezentowane są tylko te zachowania, które nam przyszły do głowy. W związku z tym za dzisiaj dziękuję bardzo. No i do następnego razu.